tvpodkarpacie.pl. Debata nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków była jednym z bardziej gorących punktów ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Przedmiotowa uchwała zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2016 roku przez cały rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Załącznik zawiera 6 punktów. Pierwszy przedstawia rodzaje prowadzonej działalności przez spółkę w zakresie świadczonych usług dotyczących wody i ścieków. Drugi pokazuje rodzaje i strukturę taryf. Trzeci dzieli odbiorców na 6 grup taryfowych. Czwarty przedstawia rodzaje, wysokości cen i stawek opłat. W tym punkcie przedstawiona jest cena 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków, a także wysokość opłaty abonamentowej oraz stawki opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków prowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Piąty punkt określa warunki rozliczenia z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości, przyrządy i urządzenia pomiarowe. Szósty określa warunki stosowania cen stawek opłat. Według projektu uchwały proponowana cena dostarczenia 1 metra sześciennego wody to 6,70 zł brutto, to jest mniej o 38 groszy od ceny obowiązującej w 2015 roku. Proponowana cena za 1 metr sześcienny odprowadzenia ścieków to 7,23 zł brutto, to jest mniej o 34 grosze od ceny obowiązującej w 2015 roku. Prawie we wszystkich grupach taryfowych następuje spadek opłaty abonamentowej w stosunku do roku 2015. Ten spadek abonamentu w zależności od grupy taryfowej kształtuje się od 0,4% do 3,1%, to jest od 1 grosza do kilku złotych. Tylko w jednej grupie taryfowej następuje wzrost opłaty abonamentowej w stosunku do roku 2015, mianowicie dotyczy to trzeciej grupy taryfowej, czyli odbiorców od 200 do 500 metrów sześciennych wody rocznie. Wzrost wynosi od 0,03% do 1,2%, to jest od 1 grosza do 47 groszy. Dodam, że najwięcej odbiorców w Sanoku jest w pierwszej i drugiej grupie. Tych odbiorców jest około 84%, najmniej w szóstej grupie. Wysokość stawek opłat za przyłączenie pozostaje na poziomie tego roku. Zmienia się natomiast zasada naliczenia opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Tu jest duża zmiana w porównaniu do roku bieżącego. Te opłaty znacznie wzrastają. Na takie ukształtowanie się cen i opłat przedłożonych taryf ma wpływ. Głównie wzrost kosztów, przede wszystkim w takich pozycjach jak podatki i opłaty. Tu jest wzrost, dodatkowe koszty podatku od dzierżawy sieci na terenie gmin ościennych. Wzrost jest także energii elektrycznej. Te koszty wyliczone są na podstawie przeprowadzonego przetargu. Usługi obce, wzrost kosztów dzierżaw sieci na terenie gmin ościennych i wzrostu kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów osadów ściekowych. Ochrona środowiska, tu jest też wzrost i ta kalkulacja jest przedstawiona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z sierpnia tego roku. Natomiast następuje spadek kosztów w pozycjach takich jak wynagrodzenia i koszty pośrednie. Związane jest to głównie z obniżką zatrudnienia w firmie, a także spadek w pozycji amortyzacja. Podyktowane jest to zakończeniem amortyzacji części środków trwałych. Ponadto w kalkulacji nie uwzględniono pozycji kosztów odsetek, gdyż te koszty znajdują pokrycie w amortyzacji oraz nie przewiduje się problemu ze ściągalnością należności. Nasze spotkanie wtorkowe na posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej po przemyśleniu, po szczegółowej analizie dokumentu, który otrzymałam wczoraj, który był wyjściowym do przygotowania taryf, stwierdzam, że to wtorkowe posiedzenie ja przynajmniej traktuję jako pierwsze czytanie propozycji. Faktycznie to nie może być tak, że za 5.12, a więc o godzinie 20 wieczór, że rozmawiamy o ważnej sprawie, jaką jest taryfa czy propozycja obniżki taryf. Nie bierzmy przykładu z Sejmu, gdzie po nocach się obraduje, bo to nie jest pora, kiedy umysł jest rzeźki, analizuje, wypracowuje jakieś wnioski, jest w stanie efektywnie pracować. Ja przy analizowaniu tego dokumentu, który otrzymałam, nie będę dzisiaj głosować za propozycją tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że nasuwają mi się różne wątpliwości. Czy faktycznie wszystkie koszty zostały ujęte w tej propozycji taryfy?
Nie znamy na dzisiaj wartości podatków od majątku, a zwłaszcza zlokalizowanego w Treczy. Do tej pory był on liczony przez gminę wiejską Slanok na poziomie 1% z tego, co pan prezes mówił. A skąd wiemy, czy w tej chwili gmina nie policzy, ma taką możliwość skorzystać z wyższego procentu tego podatku o nieruchomości, znaczącej wartości nieruchomości? Dwa, no nie zaznamy kosztów, bo nie mamy do czego odnieść przesyłu wody na bardzo długich odcinkach. Gmina miejska Sanok w Załużu, w Bykowcach czy miasto Zagórz wykonało w Wielopolu, w Tarnawie szereg kilometry, kilometraże wodociągu czy w stronę Jurowiec. Nie znamy kosztów przesyłu, czy uzyskane efekty ekonomiczne w postaci opłat za wodę, za dostawę wody zrekompensują nam te koszty tych długich odcinków przesyłu. Kolejny element. Na temat amortyzacji na stronie 29 jest mowa o tym, że w znaczącej części, bo takie były założenia, amortyzacja jest przeznaczona na wykup obligacji. W tym roku przeznaczamy na wykup obligacji 7 milionów, kolejna duża rata to jest 8 milionów i dopiero po roku 2017 będzie znaczący spadek kwoty, bo 3 miliony na wykup obligacji. Moim zdaniem ta obniżka taryfy miałaby sens dopiero po roku 2017. Dlaczego? Dlatego, że amortyzacja w dużej części była przeznaczana na odtworzenie majątku, czyli na modernizację, na budowę sieci siłami własnymi SPGK, a w tej chwili mogę podejrzewać, bo tej informacji nie wiem, nie znam, jaka jest realizacja tego programu wieloletniego inwestycyjnego spółki zakładu wodociągów i czy w związku z tym, że te 876 tysięcy przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji, to nie uszczuplą właśnie tych kwot przeznaczonych przez wodociągi na modernizację i na odtworzenie majątku. Kolejna sprawa. Nie szukajmy oszczędności w zakładzie wodociągów na wynagrodzeniach, na zmniejszeniu załogi. Dlaczego? Ponieważ powstały te długie odcinki, o których mówię, w ościennych miejscowościach, jest szereg zapotrzebowań z wniosków złożonych do zakładu wodociągów na wydanie warunków na przełączenie. Nie wiem, czy nawet nie należałoby wzmocnić tego odcinka, dołożyć pracowników. Niech nie czekają ludzie na warunki przełączenia. To nie są tylko warunki przełączenia, to są odbiory tych odcinków wykonanych, to są przeglądy sieci. No, ja tutaj nie mam tych informacji pełnych, jak to faktycznie będzie wyglądało. Przypominam Państwu, że w budżetach naszych corocznych i w 2016 roku na wybudowanie wodociągów i kanalizacji są znacząco małe, znikome kwoty. Czyli większość tych pieniędzy oczekujemy, że będzie wykładać zakład wodociągów, czyli spółka SPGK. Jest mnóstwo sieci ogólnoskładnych jeszcze na terenie Sanoka. Zaczęło się porządkowanie i dobrze, rozdzielenie deszczówek od sanitarek, ale są miejsca takie, chociażby nowe, ulica nowa na Posadzie, gdzie ludzie nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, bo trzeba ją zbudować. A więc obawiam się, że w związku z tymi przeznaczeniem takich kwot z amortyzacji właśnie na spłatę odsetek może braknąć kwot na budowanie odcinków kanalizacji czy wodociągów. Podobna jest sytuacja też, jeśli chodzi o kanalizację. Tak do końca nie wiemy, jak to jest z tym stężeniem i zanieczyszczeniem chemicznym od zakładów na terenie Sanoka. O tym rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Finansowej. Kończy się pozwolenie wodnoprawne. Czy zrzut ścieków, który będzie miał miejsce po oczyszczeniu tych ścieków przemysłowych, pozwoli na przedłużenie i na uzyskanie tego pozwolenia wodnoprawnego? A jeżeli nie, to co? Co będzie z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na te inwestycje? Dwa, wracając do kwot na modernizację i inwestycje sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, wiemy o tym, że wzdłuż Sanu przebiega stary kanał kanalizacyjny, chyba z rur betonowych, podejrzewam, że jedynie szczelnych. Kolejny temat. Nie rozmawiamy, omawiając gospodarkę wodno-ściekową, w ogóle o deszczówkach. Wszystkie prywatne firmy, stacje paliw czy prywatne parkingi zgodnie z prawem budowlanym budują, bo są wymagane separatory oczyszczające produkty ropopochodne. C
cała sieć miejska deszczowa jest na ostro zrzucana do SAN-u. Nikt nie wie, jaki jest stopień zanieczyszczenia właśnie tymi produktami ropopochodnymi. Także mając na uwadze tak wiele wątpliwości, ja dzisiaj nie będę głosować. Ja mam za mało czasu na to, aby uzyskać wszystkie informacje i na te wątpliwości, które mam dzisiaj, otrzymać odpowiedź. Przez tyle lat wnioski taryfowe przechodziły poza radą i nikt, ani pani rada też nie ubolewała z tego powodu, że coś złego się dzieje. Teraz jak pan prezes Magryta jako ekonomista podejmuje pewne decyzje obniżające stawki na wodę, to nagle problem, że trzeba zwiększyć zatrudnienie. Ja polegam na rozsądku zarządu pana prezesa i ja naprawdę nie widzę potrzeby, żeby dzisiaj mówić o zwiększeniu załogi na wodociągach. Jeżeli ktoś z mieszkańców będzie chciał wykonać sobie przyłącze, to zwróci się do pani rady, pani rada Lisowska ma firmę i do pana Mutani, jak jest PGK. Ja naprawdę jestem mocno zdziwiony, że nagle przez tyle lat nikt nie martwił się o tym, że ceny idą w górę. Teraz jak spółka podejmuje pewne działania restrukturyzacyjne i dajmy propozycję obniżki, oczywiście nie jest to duża, bo ja rozumiem, że firma, spółka też nie może ryzykować jakimś znaczącym obniżeniem, to jest problem, że w spółce się dzieje coś nie tak, że nagle nie będziemy głosować, bo czym zgadzam się, że to jest za mało czasu, ale przez tyle lat powtarzam, wnioski przechodziły, nikt się nie interesował. A mieliście państwo koalicji, trzeba było pana burmistrza swojego zmusić, żeby dawał wnioski, żeby rada to, żeby rada nad tym debatowała, żeby radni zarówno z koalicji wspierający do pana burmistrza, jak i opozycji mogli na ten temat coś mówić. Panie burmistrzu, proszę mnie nie łajać, ja tylko zgłaszam swoje wątpliwości i czy z nimi się pan prezes zgadza, czy nie, no ja oczywiście jestem daleko od tego, aby zmuszać, czy podpowiadać, to są tylko moje wątpliwości, którymi się tutaj dzielę i naprawdę proszę sobie darować takie oceny, czy ja, co ja powinnam, czego nie powinnam. Mam dzisiaj takie wątpliwości i dzisiaj zgłaszam i tyle. Dziwię się ewentualnie, że państwo myślicie takimi kategoriami, że nie będzie głosowania za tą obniżką tej ceny wody i ścieków. Cena wody w Sanoku i ścieków jest jedna z największych w województwie. 14,65 z kubika sześciennego. Zawsze mówiliśmy, że będziemy, nigdy nie obiecywaliśmy, że obniżymy tę cenę. Te działania restrukturyzacyjne, które prowadzi pan prezes, skutkują tym, że staramy się i obniżamy je po raz pierwszy się do 72 grosze. Chociaż mamy świadomość tego, że obligacje komunalne, które mamy do spłacenia spółka, no nie pozwalają na większe kwoty. I teraz tak, Stalowa Wola obniżyła cenę o 45 groszy na kubiku sześciennym. I odbierany jest jak ktoś sukces spółki, sukces miasta, że w takim krótkim okresie czasu 45 groszy jest obniżone na kubiku. W Sanoku jest obniżane 72 grosze. I to jest odbierane tak naprawdę, doszukiwanie się, dlaczego to jest wybrane. To nie jest PR. Ja mówię z całą odpowiedzialnością. To jest, być może ta cena nie jest duża, ale po raz pierwszy jest tendencja, że idzie w kierunku obniżenia. Po raz pierwszy schodzimy poniżej ceny 14 zł na kubiku. Jeżeli nie będzie przesłanek negatywnych, tą tendencję chcemy otrzymać na 2017 rok. Ta cena nie jest obniżki dużo, ale jeżeli się weźmie zużywanie tej wody i ścieków przez rodzinę kilkuosobową, i jeżeli się weźmie to w systemie rocznym, to mimo wszystko jest to jakaś oszczędność. I proszę w takim kierunku tak naprawdę patrzeć. Ja jeszcze raz mówię, Stalowa Wola obniża o 45 groszy, jest sukces firmy, która się po restrukturyzacji obniża o 45 groszy, miasta, Sanoku 72 grosze i to właściwie nie wiadomo dlaczego część państwa odbiera, że to jest jakieś takie dziwne. Nie jest to PR, tylko to jest wizja i tendencja dalszego funkcjonowania tejże spółki, restrukturyzacji tej spółki i oszczędności, które w tej spółce mają prawo i będą jeszcze dalsze oszczędności, co ma zaskutkować ewentualnie, że ta tendencja będzie stała do pewnego poziomu, a nie ewentualnie będzie podnoszona. Ja proszę, żebyście państwo w takim kontekście i tak to patrzyli i na to tak przegłosowali. Pani Teresa, wywołała pani do głosu, bo ja naprawdę nie wiem, nie było mnie w szóstej kadencji, ale między innymi to dzięki pani głosowi doszło do budowy i do sposobu takiego finansowania obligacjami komunalnymi w SPGiE-ku poza budżetem miasta, do tego przez budżet się po prostu nie dało przeforsować, bo wtedy wszystkie wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostałyby przekroczone. Budowa oczyszczalni za drugim
i za duże, jak na potrzeby miasta Sanoka, która do dnia dzisiejszego nie jest wykorzystywana jej zdolności produkcyjne. To jest po pierwsze. Po drugie, tak samo nie słyszałem, żebyście Państwo protestowali w ostatniej kadencji przeciwko temu, że po zakończeniu budowy oczyszczalni utrzymywało się przez 2 lata i płaciło się ludziom, którzy tworzyli 15-osobowy zespół do inwestycji oczyszczalni ścieków w koszty właśnie SPG-ku, co między innymi powodowało zwyżkę cen wody. Skoro Pan Prezes Magryta wyraźnie mówił na komisji, że on ten problem rozwiązał, zwolnił tych ludzi albo doprowadził do odejścia, bo chcę Państwu powiedzieć, że to, co Pan Prezes powiedział też na posiedzeniach komisji, to dwóch. 2 razy Pani Tereso, Pani słyszała, że tylko 10 osób zostało zwolnionych, a pozostałe osoby odeszły po prostu z firmy na emeryturę albo znalazły sobie pracę, poszły sobie gdzie indziej i tych zwolnień nie było. 10 osób na ponad 300 pracowników SPG-ku. Przez lata mieszkańcy Sanoka płacą za działalność poprzedniego zarządu. W tej chwili, tak jak Pani słyszała też na Komisji Finansowo-Gospodarczej, jakie są wyniki spółki. Słyszała Pani? Słyszała Pani. Wyniki się poprawiają, rośnie dochodowość spółki. Spółka się przygotowuje do 2 olbrzymich rat w roku 16 i 17. I my powinniśmy obniżyć ich woda. Zdecydowanie spadnie na rok 2018, gdy skończymy płacić te obligacje. Natomiast między innymi przez te spłaty spółka ma zablokowaną amortyzację i nie może w pełni odtwarzać majątku, bo nie byłoby na spłatę. Musiałaby miasto spółkę dokapitalizować, żeby te raty spłacać. Taka była sytuacja, gdyby wtedy do tych 30 paru milionów dodać kolejne miliony wzięte w formie obligacji na budowę tej oczyszczalni, to zadłużenie miasta Sanoka kształtowałoby się na poziomie 70-80% budżetu. A Pani wie, że wskaźnik ograniczał to maksymalnie do 60%, więc tak to by wówczas wyglądało. Naprawdę ja uważam, że Pan Prezes z nowym zarządem zrobił bardzo dużo w ciągu tych kilku zaledwie miesięcy. I z tego, co też Pani słyszała na Komisji Finansowo-Gospodarczej, jakie są plany, jakie są możliwości dalej rozwoju SPG-ku. Przez parę lat też sobie nie potrafiono poradzić ze ściekami, o których tu Pani, które tu Pani przywołuje. Dopiero Prezes Magryta musiał wprowadzić w taryfie kary za odprowadzenie niewłaściwie oczyszczonych ścieków do systemu wodociągowego. Dopiero teraz się to udało, przedtem się nie udawało. I też nikt przeciwko temu nie protestował. Więc ja nie rozumiem takiego stanowiska. Rozumiem, że kiedy budowano oczyszczalnię ścieków, modernizując ją, i kiedy modernizowano ujęcie wody, ciężko było sprzedać społeczeństwu informację, że końcowym efektem tego wszystkiego będzie tak znacząca, a wręcz rażąca podwyżka cen wody. Nie byłoby prawdopodobnie aprobaty ze strony społecznej, bo ludzie liczą pieniądze w gospodarstwach domowych, tak samo jak i firmy, liczą swoje koszty. Między innymi dzięki temu, takiemu działaniu, wiele firm przeszło na własne zapotrzebowanie, realizując je poprzez własne źródła zasilania. Byliśmy wszyscy, Państwo radni, wizytowaliśmy ujęcie wody, widzieliśmy te inwestycje, to osiągnięcie, ten przeskok technologiczny i za to trzeba płacić. To jest tak zwana naga prawda. Natomiast jeżeli jest szansa na obniżkę i to nieprzewidywaną, o czym mówi Pan Burmistrz, no takich deklaracji żaden z nas, żadne z nas, nawet komitet wyborczy, w którego szeregach startowaliśmy do tych wyborów, nie gwarantowaliśmy społeczeństwu, że będzie obniżka cen wody. Skoro się udaje to teraz zrealizować, to powinniśmy tylko przyklasnąć temu programowi oszczędnościowemu, a jednocześnie trzymać kciuki za to, żeby ten program inwestycyjny, o którym mówili nam przedstawiciele SPG-ku podczas naszej wizyty w Trepczy, został zrealizowany. Jest dużo zagrożeń, z tym się z Panią zgadzam, że okoliczne samorządy, których chcemy, żeby byli także odbiorcami naszych produktów, czyli wody i ewentualnie zrzucali do nas ścieki po to, żeby je oczyścić, może być mało korzystne otoczenie dla tego akurat układu taryfowego. Ale z tym w trakcie roku także sobie należy poradzić. Poza tym proszę zwrócić uwagę na następującą rzecz. To jest spółka
ze 100% udziałem miasta. Jak wiemy, cała inwestycja kosztowała ponad 100 milionów złotych. Dotacje unijne to 62%. Dlatego dzisiaj, jako radny miasta Sanoka, pozytywnie oceniam. Jest to pierwszy krok, jakże istotny krok. Te 72 grosze możemy oceniać, że to może jest niedużo, no ale jest to obniżka i tak dalej. Jak wiemy, ta rata, o czym mówił pan Baszak, już w 2018 roku będzie dużo niższa, więc będzie można powiedzieć o tym, że i przystąpić do większej obniżki. Myślę, że dzisiaj obecnie na sali pan prezes też o tym zdecydowanie myśli. Cieszy też fakt, że w tej obniżce już w 2014 roku został obniżony abonament dla osób, które zostały na gospodarstwach same, bo jest to grupa odbiorców zużywających wodę do 50 metrów sześciennych rocznie. Patrząc na tą tabelę, tutaj ponownie dla tych osób został obniżony abonament. Także myślę, że zielone światełko jest w tunelu, niedużo, ale to cieszy, także w pełni będę popierał propozycję uchwały. Akurat nie siedzę naprzeciw zestaw burmistrzów poprzednich, począwszy od pana przybyły i skończywszy na panu Blecharczyku. Czy któryś z tych burmistrzów obniżył stawki dla wody? Żaden. Każdy z nich podnosił. I wydaje mi się, że tutaj pani Teresa miała rację. Dopiero pan burmistrz Pióro niejako wymusił na dyrektorze, na prezesie SPGK obniżkę tej ceny, bo w końcu został burmistrzem i do czegoś został zobowiązany. Popatrzcie panowie, tutaj niektórzy zabierają głos i tak strasznie krytykują, ale jest tutaj też jakiś inny burmistrz, który też był burmistrzem. Są radni, którzy też byli radnymi. Czy ktoś kiedyś obniżył stawkę za wodę? Nikt, żaden. Ani razu nie wymuszałem zmiany taryfy, zmiany cen wody na panu prezesie Magrycie. Jest tutaj prezes, może powiedzieć, czy ja wymuszałem. Tak naprawdę to prezes przyszedł z wnioskiem, że po tej restrukturyzacji jest szansa na obniżenie 82 grosze. Ja to nie jest tak. Ja będąc w kampanii wyborczej nigdy nie mówiłem, że obniżę cenę. Że poprzez działania restrukturyzacyjne jest szansa, że się to obniży, ale nigdy nie mówiłem do pana prezesa: panie prezesie, proszę zmniejszyć tą taryfę i cenę obniżyć, bo inaczej to nie wymuszałem. I to jest to, co pan mówi, proszę naprawdę. Proszę czasami się zastanowić nad tym, co się mówi w tym momencie, bo moje relacje z panem prezesem nie są na zasadzie wymuszania, tylko na zasadzie pełnej współpracy i zrozumienia jednej i drugiej strony. Dziękuję. Tendencja, którą tutaj proponuje spółka, jest dobra i ja będę głosował za, ale proszę państwa, no musimy to dodać, że oczekiwania społeczne były jednak dużo wyższe. Ja nie wiem, na ile pan burmistrz tutaj powiedział to kampanii wyborczej, tym, co się mówiło przed rokiem, ale taki był odbiór społeczny, że tą cenę wody będzie można obniżyć bardzo szybko, bardzo łatwo i trochę więcej. Siedzący za panem przedstawiciele Ruchu Narodowego przecież to też podkręcali i stąd się dobrało. Oczekiwania społeczne są po prostu wyższe. Rozumiem, ale w tej chwili, no, jakbyśmy gdzieś tam poprzeglądali wypowiedzi, to jednak takie się pojawiały i to powinno nas też nauczyć jednego, że te słowa wypowiadane trzeba szanować. Później trzeba będzie za nie jakoś tam odpowiadać i na pewno więcej było mówione niż dzisiaj się do tego przyznajemy. Dziękuję bardzo. Wszyscy burmistrzowie faktycznie wcześniej podwyższali cenę wody. Dlatego, panie Ryszardzie, w piątej kadencji, wbrew woli pana burmistrza Blecharczyka, została wprowadzona uchwała o dopłatach do wody i Rada Miasta tymi dopłatami obniżyła choć częściowo ceny wody. Więc była obniżka. Tylko że później nie było już, po przejęciu władzy przez inną radę, przez zmianę w 2008 roku, nie było ochoty do zwiększania stawek dopłat. Teraz też tego nie robimy z uwagi na sytuację finansową miasta. Też zostawiliśmy te dopłaty na niezmienionym poziomie, ale to będzie temat następny, możemy podyskutować o tym temacie. Więc była obniżka w roku 2007. Pozostały wprowadzone dopłaty. Jak są dopłaty, to mieszkańcy po prostu płacą cenę wody niższą, bo miasto dopłaca po prostu przedsiębiorstwu te środki. Prawda? Wtedy była jednorazowa obniżka. Dziękuję. Ja nie chciałbym tak do końca z panem polemizować, proszę pana, tylko moim zdaniem ta dopłata do wody to był błąd, bo trzeba było walczyć o obniżkę tej wody.
bo co ta dopłata zrobiła? Proszę pana. Doprowadziło to wszystko, ta cała banka firmy o zwiększenie dopłat do wody doprowadziła do tego, że woda jest taka, ma taką cenę, jaką ma. Doprowadziła to do zmniejszenia zużycia wody i w tej chwili średnią sanoku jest 2,5 do 3 metrów sześciennych. 2,5 do 3, pan puści, jak pan nie wytrzyma, tylko nie głośno. 2,5 do 3 metrów sześciennych jest zużycie wody na jedną osobę. Teraz, proszę państwa, popatrzcie, miałem to mówić w poprzednim, może to jest śmieszny pomysł, mam na następnym punkcie. Ale podnosząc, dając dopłatę do wody, proszę pana, co osiągamy? Osiągamy to, że dostają wszyscy tą dopłatę. A to jest całkiem inna sytuacja, bo tak, jedni mogą się starać o dodatki mieszkaniowe, płacąc więcej za wodę, zostają im zwrócone to pieniądze w postaci dodatku mieszkaniowego. Dla zwykłych takich śmiertelników, jak większość tutaj, czy może akurat tu są bogaci i troszeczkę biedniejsi, te 2 zł 50 groszy za metr sześcienny wody, 2 zł 50 groszy miesięcznie za tą wodę, to nie jest aż taka poruszająca kwota, że doprowadza do jakichś tam kłopotów finansowych gospodarstwa. Ale dla miasta to jest ponad 1 200 000 zł. A 1 200 000 zł to możemy mieć pieniądze, możemy te pieniądze zainwestować do naszych unijnych dopłat, gdzie możemy dostać z tych 1 200 000 możemy dostać 20, a może nawet więcej. Więc nie wiem, czy to taki szczęśliwy pomysł płacić dotacje w sumie, bo to, jak już mówię, to jest 2,50 miesięcznie, to nie są żadne pieniądze. 4 lata byliście państwo u władzy, mogliście dopłaty zlikwidować, czego pan teraz się wymącza. Przez 4 lata mieliście burmistrza, trzeba było zlikwidować dopłaty, nie było opozycji całkiem, bo to beznadzieja. Dopłaty wynoszą 900 tysięcy rocznie, a nie 1 200 000, to jest kolejna sprawa. Panie Ryszardzie, i trzecia, najgorsza. Pan powinien wiedzieć, że w Sanoku nie ma 8 tysięcy mieszkańców. To jak to zużycie wody miało wzrosnąć? Oni sobie po prostu wyjechali. Ten głos pana Ryszarda Będkowskiego, przepraszam, staram się myśleć czasami analitycznie, czasami syntetycznie, jak zachodzi do tego potrzeba. Ja odbieram jako jednoznaczną krytykę waszej kadencji, waszego burmistrza, który sprawował władzę przez 12 lat. Szkoda, że po latach, ale przyznał pan w moim odczuciu rację tym, którzy krytykowali. Jeżeli nie było, tak jak pan się określił, wymuszania, to nie chodzi o wymuszanie. Ja mówiłem o tym, że spółka jest ze 100% udziałem miasta. To państwo mieliście głos decydujący do tego, ażeby pewne działania restrukturyzacyjne, które teraz krytykujecie, wcześniej przeprowadzić, może byłyby mniej drastyczne. Dziękuję uprzejmie. Nie można tak ważnych tematów omawiać na dzień przed sesją i o godzinie 20 wieczorem. Ta dyskusja powinna się odbyć na posiedzeniu komisji. Niech w komisji będzie 5, 10, ile trzeba, po to, żeby sobie wszystko wyjaśnić i nawzajem sobie powiedzieć, co się o sobie myśli. Nie jest to miejsce, sesja nie jest miejscem na obrady komisji, a tu my to powtarzamy, my to robimy, bo nie mieliśmy czasu. Tak, panie przewodniczący. Dopłaty się pokazały w 2003 roku. Po raz pierwszy, w wysokości chyba 0,90, z pamięci mówię. Później w 2007 rzeczywiście pan za ten poziom gdzieś 2 grosze wzrosły. Stąd pan może odnosi, że cena wody spadła. Także dopłaty mają termin 2003. Pewne zagrożenia, o których mówi pani Jelisowska, muszą być wkalkulowane w każdą działalność, podatki szczególnie, bo nie wiadomo, ciągle ulegają zmiany. My to uwzględniliśmy. Proszę państwa, ta obniżka nie jest wielka, powoduje, że przychody spółki z tego tytułu spadną o około 200 tysięcy na abonamencie, bo ten abonament też obniżymy, i około 1 000 000 zł przychody ze sprzedaży wody, w sytuacji, gdy w roku następnym mamy do wykupu obligacji za 6 000 000 zł i to jest o 1 000 000 więcej niż w roku 2005 roku, czyli tak licząc 2 miliony spółka będzie miała milion mniejsze przychody, milion większe wydatki.
Plan, wieloletni plan inwestycyjny, który jest zatwierdzany przez Radę i obowiązuje w spółce, zakłada, że w roku 2016 wydamy 700 tysięcy w zaokrągleniu na inwestycje. I to też jest uwzględnione w tej sytuacji. Jeszcze może przed końcem roku zechcemy wystąpić z wnioskiem o zmianę tego planu, nie zmniejszenie, tylko przesunięcie pewnych działań i też rozliczyć się z jego realizacji, bo jest to plan wieloletni i mija pierwszy rok. Także oczywiście nie widzę tutaj jakichś wielkich problemów dla spółki, nawet w sytuacji, gdyby ten najgorszy scenariusz i podatki zostały zwiększone. Oczywiście też chcę potwierdzić, że tutaj ze strony burmistrza nie ma żadnych nacisków. Jest oczywistą rzeczą, że kiedy został powołany nowy zarząd, jednym z zadań, które zostały przekazane przez burmistrza, było przyjrzenie się kosztom funkcjonowania firmy. Jestem ekonomistą od 20 paru lat i koszty są jakby podstawową wiedzą na ten temat. Przyjrzeliśmy się, widzimy możliwości oszczędzania mimo tych pewnych ryzyk. To nie jest kwota, która może zagrozić przyszłemu funkcjonowaniu spółki, bo jak niektórzy stwierdzili, nie jest to wielka obniżka w porównaniu do ceny, która mamy. Duża, 5% praktycznie, co przy inflacji czy nawet deflacji jest to znaczące, ale spółka to wytrzyma. Troszeczkę się dziwię jego głosowi, bo on oprócz tego, że był wtedy radny, był członkiem zarządu i była to inna sytuacja, taryfy każdego roku były zatwierdzane, chociaż inne ustawodawstwo w tym zakresie były. I powinien pamiętać, jak to prezes Bartkowski przyjeżdżał czasem na posiedzenie zarządu 3, a nawet więcej krotnie, później na komisjach tutaj i wymagaliśmy na nim, żeby te ceny były jak najniższe, żeby te podwyżki były groszowe. Wówczas funkcjonowaliśmy w innym układzie, rosły ceny, nie zawsze ceny energii i konieczne były te podwyżki, ale one były bardzo kosmetyczne i w związku z tym się dziwię, że żaden z burmistrzów nie obniżył. Tutaj również troszeczkę dziwię się głosowi pana radnego Macieja Drwięgi, bo mówi, że się spodziewał większych. No panie Macieju, jak można się spodziewać większych, jak znamy rozkład, uchwalaliśmy w tamtej kadencji obligacje i wiem, jak one są złożone. Właśnie rok 16 i 17 to są najwyższe spłaty. To jest po 7 milionów, dopiero później dalej są te spłaty niższe i wtedy należy się spodziewać, że będzie można obniżyć. W tej chwili to raczej bym podzielał głos pani radnej Lisowskiej, która mówi w ten sposób, że dziwi się troszeczkę tym działaniom, bo jest jakieś ryzyko, bo w takim momencie obniżać ceny, kiedy przed nami tak duże spłaty obligacji.